Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was razem z Frodo. Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku w Tomb Raider 3 Remastered. Z nami jest też mój chrapiący włochaty dzidziuś. O Boże, i tak coś kminie, że tu gdzieś jest jakaś ukryta... Mój Boże, tu na dole nie ma gdzieś ukrytej dźwigni do sekretu, który nam obniża klocek, coś tego... Świat. Ci świta, mówisz, tak? Boże, no świta mi, nie tu. Gdzieś pod tym mostkiem to było. Może tu, pod tą maską? Czekajcie, może tu? Tak, pod tą maską. Jak tam pod się... Pod tą maską. Pod tą maską. Nie biorę tej maski na razie. Pod, tak? Pod. Mhm. W sensie na tym takim jakby moście jesteś, tak? Tak, jestem tu. Wskoczyłam se tak cheatem, tak pod ukosem. Pod ukosem. Poczekaj, ja też może spróbuję, zaraz ale... zobaczysz, o co chodzi. Okay, zobaczysz, poczekaj, to pod wejściem po maskę. No, no, ale tu jest takie, widzę... I tu no jest... Pewnie tu jakoś można było dojść. Nie wiem, czy nie jakoś naokoło, nie mam pojęcia. Ja tego nie pamiętam. No, i nam ładnie spada ten krocyk. I to nas doprowadzi do sekretu. No właśnie, dobrze, dobrze. Dobrze kminisz. No. Tu jeszcze znajdźka jest. Tak. O, no właśnie, ten krocyk. I teraz znowu ważny. Musimy iść bagnem. Tylko nie pamiętam, w którą stronę, no. Wyobraź sobie. W prawo, tak? Prawo chyba, tak? Jak tak mówisz, to dobrze. A tak. No dobrze. Ja tutaj najbardziej chyba nie lubię z tych pułapek tego podwodnego, wiesz? Aczkolwiek denerwuje mnie taki labirynt jeszcze jeden, co będzie. A, ten labirynt z tymi takimi... Ja tam bardzo nie lubię. Kryształami. Tylko, że... No tam jest jakoś tak, że trochę znajdziek jest. Tak. Mm. Można się tam nieźle pogubić. Potem on nagle zmienia kolor. Tak. Jezu, te ważki tu wszędzie fruwają, a idzę. Dobra. No i nam się, słuchajcie, wszystko wali na łeb. Zginęłam. Ja to po prostu tego nie ogarniam, wiesz, jak to się wszystko... To się częsie wszystko. No, tak. Wiem, ja też nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię. No, też zginąłem. Dlatego tutaj będziemy trochę... No, znowu zginęłam. Nienawidzę tego. Już czeka tam na mnie kilka dni. Później jak to spada, to powinno być tak, że nie powinno nas to tak aż blokować, nie? A to nas po prostu totalnie blokuje. Głupie to jest, nie powinno tak być. Aha, bo my musimy to teraz tu górą gdzieś poskakać. Dobra, kojarzę. No jakoś tak, nie? Już mnie głowa boli. Słabo mi. No. Słabo mi. Ja się śle wszystko. Wali. O Jezus, zaraz się pożegam, kurwa. Już mi spada. Franca jedna. Jezu. Nie trzęś się, bo normalnie nie wytrzymam. Zatrzęśmy, no. Taką mam chętkę. Nie, naprawdę, zaraz się pożegam, nie mogę patrzeć na to. Jezu, ale zaryłem. No i gdzie ja mam iść teraz? Tu. Już. Spadł. Na galaretkę. Jezu, się słodki. Ja tu mam wejść po tej drabince? Tak chyba było, nie? Trzeba było po tej drabinie. Tam znowu ta woda była. Ale czekaj, wejść czy zejść na dół? Zejść chyba, nie? Ja się tylko zastanawiam po co, bo ja nie pamiętam. No bo tutaj... To będzie też taki główny korytarz, nie? Z tą wodą. Przestanie się to gówno trząść! No Jezus, chciałbym już. O Jezu, tu chyba jest okej. Jezus, przestało. Okropne. Coś w tych linkach było? Tak. Co? Amunicja do deserta.
Wyglądasz, a jest. Oj, co podpali mnie to pewnie. Nie. No to ja się cofam teraz do tego klocka, którego żeśmy sobie zrzucili. Wiesz? Tak? No tak, idę taki tylko, no plan? Ten sekret chcę zabrać. O, tylko że my się też i tak będziemy musieli jeszcze po tamten wrócić ja chyba, wiem. Nie? Czy nie? To nie wiem, ja czy nie za daleko teraz. No jak za daleko? Przecież to masz tu zaraz. To jest tu zaraz? Ja nie pamiętam. Nie wiem, którędy ja mam iść teraz. Też nie wiem. No i to jest właśnie teraz takie moje właśnie jak... Gdzie one są, tak? Te właśnie? No, już dobrze, kurde, no. Czekajcie, bo... Momento, dobra? Momento? Un momento. No ale wracasz się tam? Wiesz co, zastanawiam się, co tutaj idzie. Tu się wodą płynie w ogóle. Mnie to bardzo intryguje. Nie, ja się nie wracam, bo ja jestem znowu tutaj w tym miejscu. To jest strasznie daleko do sobie. Ale właśnie to jest niemożliwe, to było gdzieś tutaj. Nie. Przecież ja to pamiętam. No to ja się teraz wróciłem do tej sali, gdzie mamy zrobić tą dźwignię z tą czasówką taką. Wróciłem się teraz. No to jest strasznie cholernie daleko. Nie. U góry wejdź i tu, gdzie wchodziliśmy do tej... tak, ja już przy tym jestem. No to gdzie to jest? Jak wchodziliśmy do tej pierwszej pułapki, tak? No. To obok jest przejście. Od razu. Nie wchodzi, bramka zamknięta, a obok jest przejście. Wiedziałam, że to gdzieś tutaj jest skrót. Masz to? Nie. Masz. No gdzie masz tą kratkę zamkniętą, gdzie wchodziliśmy do tych pierwszych pułapek bagnowych? Stań no przy tej bramce po prostu, no i przecież masz tam przejście. Ona mi się zamknęła, ta bramka, nie rozumiem. No ale obok masz przejście. Przecież stoisz na wprost przejścia. Na wprost przejścia? Nie mam takiego czegoś. Dobra, nieważne, później. Ale Grzesiu, no nie, nieważne, bo to jest niemożliwe. Ale ja nie mam tego. Ale jak nie wchodzisz po schodach i masz od razu na wprost korytarz. Aha, tu. Czekaj, może to o to ci chodzi? No na pewno. Bo ja nie wiedziałem, że chodzi o korytarz. Dobra, mam. No. I już mamy sekret. Bo to jest właśnie, ja wiem, że tu jest rzut beretem. Rzut beretem? Tak. Ale takim... Beretem. Antenką, z antenką takim? Mm-hmm. Nie, no one tutaj fruwają. No dwie chyba tam były. Dwie. I co, idziemy od prawej strony, czy jak idziemy? Czekaj, bo mnie nie... A co tu fajnego jest? Co tu daje? No już mnie zabiło. Możesz tu sobie to... Apteczka? Serio? Tyle zachodu? To co? Idziemy? Robić ten sekret? Wiem. Tak, teraz chcę go robić. No, jak już tu jesteśmy. O Jezu, a ja to jestem tak daleko jeszcze do tego sekretu. No nie, no jesteśmy na razie przy klocku, tak? Jestem przy klocku, no. Gdzie mam iść? Na lewo. Nie, na lewo. Właśnie się zastanawiam teraz, jaki to był. Nie, co? Nie, czekaj, na lewo. Czekaj, bo chyba się pogubiłam. Tak, bo tu musimy odciągnąć dźwignię, bo tutaj z tymi bebokami walczyliśmy, nie? Bebokami walczyliśmy. Tak, i tutaj na klocek i na górę. No żebyśmy mieli już to z głowy, zanim będziemy następne gówna robić. No dobra. Najgorsze będzie za nami. No my? Droga, tak. Najgorsze będzie za nami, żebyś wiedziała. Czyli teraz tak, ta droga to musi być, bo tak się zastanawiam, jak tu pójść. Ja bym w ogóle, no musimy zejść na dół.
tak czy siak. No. Tylko teraz tak, ja bym proponowała, jak no ja spróbuję do tej wody skoczyć tak ładnie. Wiesz jak? O Boże, no wiem, o co ci chodzi. Myślę, że to by było najlepsze wyjście z sytuacji, tylko czy mi się tak uda, to ja nie wiem. Bo wiesz co, ja tak nie za bardzo też wiem, gdzie to było. Generalnie musimy zejść na dół. Poczekaj, muszę pomyśleć. Musimy zejść na dół. To były te mosty, gdzie było takich dwóch kolesi wyskakiwało, nie? To było to. Tak. Z tego co pamiętam. Tak, nie? Dobra. No i my musimy, czekaj, zejść na dół i iść po tej drabince znowu, żeby dojść do tych masek, tak? Mhm. I z tych masek znowu tym przejściem skrótowym, którego przed chwilą nie widziałeś. Kumasz. I już będziemy tak praktycznie przy moście. Czaisz czy nie? No tak, tym samym skrótem, co teraz byliśmy. Tak, tak. No to co, lecimy? No tak. Ale nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O Boże, trzymajcie mnie. Widzę, że nie będzie mi tak łatwo wskoczyć do tej wody. Ale tutaj... Boże, czy ja dobrze idę? Tutaj, wskoczyłam tam do tej wody. Boże, udało mi się. I potem po tej drabinie tak, do góry, tak. Tak? Tylko teraz ja zaś będę musiała ją, słuchaj, ta znaleźć. Na wprost, na lewo w rogu. Aha, okej. Okay. Dobra. To było znowu, to mi każesz iść na górę. Boże, spieprzyłem to. Jezu, no widzisz, no męczę się. No bo nie wiem, gdzie to było. No po drabince na górę. Tak, tylko że tu... I znowu jak wchodzisz po schodach, tak, do tych pułapek, tak, to na wprost. No moim zdaniem nie masz się co stresować, dlatego że my skacząc do wody bezpośrednio z mostu oszczędzamy mnóstwo czasu. Bo teoretycznie prawilnie powinno być to zrobione tak, że ona powinna normalnie zejść na dół. Wiesz, że schodzi taką standardową drogą. Tylko że później, jak to, gdzie to zejść? No właśnie tego zejść? Już nie powiem, bo nie pamiętam. No tu jest, tu właśnie już jest problem. I ja się tutaj już gubię i już tracę bardzo dużo czasu. Pomyślę, nie wiem jeszcze jak. Nie da się tak od lewej strony od razu? No właśnie chciałbym, ale mam chyba za mało życia, powiem ci, nie wiem. Jezu, co zrobiłem teraz? A to z paniki, słuchajcie. Bo to jest normalnie takie... A może od prawej strony? No nie wiem. Nie no, tu jest bardzo wysoko. Wydawało, że to chyba od prawej strony się tam trzeba było zrobić. Ja mam to zamknięte już. Co? Ja mam to już zamknięte. Co ty gadasz? Kurde, dlatego mówię, że to jest kurde cholernie trudno. Mam. Nie, i masz otwarte? Tak, wiesz co, to trzeba przebiec trochę przez ten most i po prawej stronie sobie zaskoczyłam. Troszkę przebiegasz przez most i po prawej stronie się zsuwasz i to jest tam. O, czekaj, może bym udało się to. Przebiegam przez most. Tak, i po prawej stronie się musisz opuszczać. W sensie tam zeskocz. Jest okej. Okay, czy nie będzie za długo to? No ty, Franco. Nie, to za długo, co ja robię teraz. Zdecydowanie. Chociaż? No prawie. Ale wiesz, Boże, zamyka mi się przed nosem, nie? W każdym razie. Wiem, gdzie to mniej więcej mogłoby być. A tutaj nie ma żadnego jakiegoś takiego, jakbym tak oskoczył. Myślę, coś takiego. Zastanawiam, nie, jak nie, mam się zwrócić. Jakoś nic, tak sam? Po prostu zrobisz sobie cięcie, bo ja będę musiał robić całą drogę od początku, nie? Okej, tylko chciałabym sobie znaleźć, gdzie tu się wchodzi z powrotem na górę. Na górę? No. Nie wiem. Bo chyba się z lekka wszyk zamotawszy. No kurde, zablokowała mi się. Nie. A ty nie sejwowałeś sobie po drodze? Wiesz co, sejwowałem, tylko w takim ciulowym troszkę miejscu. Aha, okay. No. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, co ja tu robię. No weź, nie ci się zablokuje, no naprawdę.
No, tu jeszcze ci takie coś zrobi. Biegnij, biegnij, biegnij. Kurde, patrzcie, no. Zamyka mi się to przed nosem. Tego mówiłam, lepiej zrobić to i mieć to później z głowy. To jest najgorsze. A, teraz będę się męczyć 50 tysięcy godzin, więc... Tutaj jakby się nie haczyła, to by było cudnie. O, nie hacz się tu. Dobra. Mam to. No i pięknie. Ale w ostatniej chwili. Już lecą ważki i idzie w cholerę. Ja mam jakoś ochotę iść, słuchaj, do tego... Idę tak jak znowu wskazówki zegara. Pójdziemy, co? Nie wiem, na razie jeszcze muszę stąd wyjść. Do tych pułapek. Ty pewnie się tam zaraz odnajdziesz i od razu będziesz miał przejście, a ja będę się tutaj pieprzyć. Nie wiem. Czekaj, bo tu mi cały czas ważki lecą następne. Ja pierdę. Nie w tą stronę, mój Boże. Boże, znalazłam od razu drogę. No widzisz. No tak, ale wiesz, ile tam jest znajdziek? No właśnie, ja chciałbym je wziąć, wiesz? No ja sobie zapiszę tutaj w tym miejscu i no, spróbuję jakiś... Ale szczerze w to wątpię. Dobra, jedną mam. Jesteśmy znowu w punkcie docelowym. Zapisz. Czyli teraz ty poszłaś, co to się otworzyło? No, tak jak wskazówki zegara, nie? Czyli wiatr. Ery. Ery. Też ważki fruwały? Czy tylko je po prostu słychać? Wiem, że tutaj... Że tutaj... O, tu mam znajdźkę jedną. Ile masz znajdziek? Jedną. Ja też! Wiesz co, chodzę po tym kuźwa... głównie i ja tutaj żadnych innych już więcej nie widzę, przysięgam. O, ważkę znalazłam, super. No ważkę ja też znalazłem, ale tutaj jest głaz do przesuwania. Nie chcę mi się za nimi tutaj latać. Ale obok ważki jest głaz do przesunięcia. I co tam jest z tym głazem? No, zobaczę. Ja już to zloadowałam. Aha, szkoda. Jest apteczka i plary. No, niech sobie to. Nie chcę ich. Aha, bo ja tutaj nie odsunę tego. A co tu jest na górze? Ja jeszcze troszkę pochodzę, dobra? Dobrze. Po labiryncie, bo mi się to podoba tu. Ja właśnie tego bardzo nie lubię. Znaczy... Znaczy i tak bardziej nie lubię tego podwodnego, ale nie lubię tego miejsca. Nie podoba mi się ono w ogóle. Po prostu. Tyry. Tyry. Aha, czyli to potem koło, no dobra. Jesteśmy. O, jeszcze shotguny znalazłem. No, widziałam. Ty akurat się w labiryntach odnajdujesz, ja nie. To jest po prostu nie na moje nerwy. W ogóle. No bo to jest wszystko praktycznie takie same, nie? Miałam pokazać wam, proszę, F1. Zobaczcie. Ale też wyglądało to bardzo ładnie. Wiadomo, teraz wygląda to o wiele lepiej. Idę w drugą mańkę.
Nie ma nic tu, serio. A tak ładnie się tutaj pokotłowałem. To może tu? Nie. Wiesz, fajnie by było wiedzieć, ile w ogóle tego jest tutaj. To by było jeszcze lepiej. Jakbyśmy wiedzieli, ile jest w labiryncie znajdziek. No, wtedy byłoby prościej po prostu. Tak. Ja nie wiem, czy ja tu nie byłem już. Wiecie, chyba tu byłem. Już kończysz custom? Nie. Bo ja już, wiesz... Ja jeszcze w labiryncie się bawię. Baw się. Dziecko drogie. Dziecko drogie. Baw się. Nie przeszkadzaj sobie. Wiedziałam. Nie, bo to będzie jakaś moja porażka. Wiesz co, bo zrobię rozeznanie w tym gównie podwodnym. Podwodnym gównie. Tak. To zrób, to najwyżej mi coś tam podpowiesz. Zapamiętaj, pierwsza po lewej. Czekaj, ja na razie jestem jeszcze w labiryncie. Coś się otworzyło. Kiedy to spadnie? Nikt nie spadnie, okej. No ale gdzie to się teraz otworzyło? Bądź mądry, pisz wiersze. Tu. Aha, to była czasówka? Ja zapomniała? No, zmieściłam dupę, ale... Dziwne było, no ale dobra. To hit jest w ogóle. Aha, tu jest kolejna sprawa z lasu. Nie, no super. Zachwycona jestem. Znajdźki tu są. To chociaż no, pozbieram, żeby... chyba podwodnym też chyba jakoś było trochę tych znajdziek, nie? No biorę tutaj te znajdki, ale... No to mnie po prostu tutaj żre. Co mam ci powiedzieć? Mnie te wszystkie tutaj wiertła żrą. A te maski to ładne są. Jak tak zobaczysz, to normalnie mają oczy. Tak, ładnie widziałam. To zrobili. Tu mam chyba, bo tu jest dźwignia w ogóle. Jezu, znowu ważka leci do mnie, nie wytrzymie. Teraz poszłaś do ognia, tak? Nie, nie, idź do, naprzeciwko. Naprzeciwko tego, co byliśmy, to jest ta wodzia. Wodzia. Tak. O Boziu, to to. No właśnie, ja tego bardzo nie lubię. Ale chyba nie było tak źle, bo mam maskę. No to nie. To nie było, wierz mi. Która ognie, mówiłaś przykład, dźwignia? Jeszcze raz. No po lewej. Ta wnęka po lewej. To tam jest dźwignia. Dobra. I to jest czasówka. Czasówka. Tak, ja pamiętam, że to jest czasówka. Do... Aha, bo tu się trzeba było wrócić jeszcze tym wodą. Spoko. Do tego po prawej. Prawej. Czy ja mam się... Zapisz to. Dobra. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale spoko. Teraz tak. Oczywiście wiedziałam, że tak będzie. Tu są znajdźki, to jak chcę. Uj, ale mi się siachał. Dobra, nieważne, mamy dużo tutaj tego. Chyba coś było, jakaś dźwignia, coś kojarzę po drodze. Czy nie? Tak, by jest dźwignia. To teraz tak, tutaj były są wnęki. Aha, jest dobra, jest dźwignia. Mój Boże, ja nie wiem, czy mi wystarczy tego powietrza, bo po prostu zaraz oszaleję. To było na dole. Mi tu siacha cały czas. Aha, tu mnie prąd ściąga, więc chyba... No, dobra, na styk. Znowu woda?
Uuu, to było dobre. To było mocne. Misiu. Było mocne, ci powiem. On jest udany. Naprawdę. Ale dzisiaj wyszedł po mamusie, jak wracałam z pracy, przywitał się ładnie, pochodziliśmy, synuś mnie tak, wiesz, przywitał jeden z drugim. Co ty mówisz? Tak, zadzwonili, obydwoje zadzwonili, czaisz, bazen? Gdzie mamusia, którędy będzie wracać z pracy, i chłopaki poszli po mamę. No widzisz. Ja to kocham, jak on się tak cieszy, jak mnie widzi. Boże, to jest taka radość. Wiesz, to jest piękne, że nikt nigdy nie będzie się cieszył na twój widok tak jak pies. Nigdy. Co nie? To jest niesamowite. To jest takie najszczersze, nie? Tak. Dobra, i słuchaj, a powrót jest na górze czy na dole? Nie, na dole. A co było na górze? Nie wiesz, wiem. Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Pokazać mi to, jak to wyglądało. Takie rzeczy z lasu. Widzicie? Chyba spadnie, tak? Tak. No i tu jest. To czyli poszłaś teraz do ognia, tak? Ja. I teraz wiesz co, jakiś achievement jest z tego tytułu? Żeby coś tam nie brać dźwigni i przejść przez te buchające gęby. Nie wiem, o co chodzi, wiesz? Coś takiego. Przez buchające gęby, żeby jakoś przejść. Jesteś już przy tych gębach? Nie, podpaliło mnie. Próbuję znajdźki wziąć, wiesz? Aha, wiem, o co chodzi. Bo tutaj generalnie to jest do tego... Podpowiedź tam na górze, nie? Tak. Teraz nie pamiętam, które to były właściwe. To na pewno nie. No i znowu, przed chwilą to zrobiłam i jak głupia zginęłam. Zrobiłam to za pierwszym razem i lipa teraz. Dobra. Jest. No i znowu spadam w dół. No to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja chcę iść tutaj po znajdźkę. No nieważne. Z tymi znajdźkami już mam dość. A co to chodzi? Z jaką dźwignią? No jest tam taka dźwignia, no ale chyba my ją musimy, bo trzeba sobie otworzyć drzwi. Nie rozumiem. Nie wiem, bo ja na razie chcę zabrać taką dużą apteczkę tutaj. Chcę się wtopić w ten kloc. Jak ja to zrobiłem? Czyli bez rozbiegu chyba, wiecie? Tak, tak, bez. W ogóle, Jezu, jak to wygląda, to... Zarąbiście zresztą. Gdzie jesteś? No, przy tych gębach. A, to ja nie. A wziąłeś tą dużą apteczkę, czy nie? Nie, olałem to. Okej. Okay. Mam to gdzieś. Wziąłem sobie w labiryncie dość sporo rzeczy. No dobrze, no to teraz co, że mam czego tu nie zrobić, bo nie rozumiem. No właśnie, nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o tą przecież drzwi? Tą nie, a nie trzeba drzwi zrobić, nie? Bo przecież my... Ona otwiera drzwi. No tak. No to o co, o jaki czwart im chodzi? A może, słuchaj, a może jak się podejdzie do obok dźwigni, to nie ten, to ona się, znaczy nie dźwigni, tylko obok drzwi one się otworzą. A możemy spróbować. Prawda, wiesz? Tak, otwierają się, czyli naprawdę? Nie rób dźwigni. Aha, okej. Okay. O, zapodpaliło mnie. No, ja nie mogę zrobić pierwszej gęby. Czyli nie trzeba dźwigni. Okej. Okay. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niechaj tak będzie. Szybko! Musiałem to powtórzyć. Tak, i dostajesz achievement. Nie, no ja nie potrafię tego zrobić. Ja chyba nie pamiętam tego tylko, po prostu.
No ja tak skakałem, wiesz, na rączkach z miejscu, nie? No spoko, ale podpalam się. Nie, zginę. Zepsułam to po prostu. Jedziesz na skoku? Bo ja się trzymam krawędzi. No teraz się trzymam. Ale ładne te maski. No i nie, ja nie pamiętam tego, jak to zrobić. Jak Bogackiego. Czy wy tu widzicie, co ja robię w ogóle? Ja tego nie mogę przejść, Grzesiek. Dobrze? To? Bo tu zaraz będzie cutscenka, to poczekam na ciebie. No poczekaj, poczekaj, bo ja nie potrafię tego przejść. No, jak Bogackiego. Nie pamiętuch. Zapisuj, jak trzymasz się na łapkach. No, robię, robię. Ale ja w ogóle pierwszy raz widzę, żebym ja to robiła kuźwa na łapkach. No ja nie wiem. A w ogóle jakoś widzisz tą lawę, jak świetnie wygląda? Się mieni tak super. Kurde, mam mało naboi. Na tego dziada. No i mnie podpala to. 30. Chyba, że weźmiemy, słuchajcie, z tej wyrzutni rakiet, bo ja też bym chciał wam pokazać granatnik. Ja tego nie zrobię. No przestań, no co ty. Czasówkę przed chwilą zrobiłaś beznadziejną, no zresztą. No wpuść mnie. Dobra. Uważaj. No podpaliło mnie. Kurwa, no właśnie, mnie też... Ja pierdolę, zaraz po prostu to wyłączę. Biorę tą nędzną maskę, ale... No. Ciskaj je wszystkie. Lata. Mam jakiś achievement. Bezwarunkowe poczucie rytmu. Aha, to jest to, co powiedziałeś, tak? Tak, tak. Dobra, to co, wkładamy? Już tak, użyłeś? Ja już użyłem. I chcę zjechać na dół, tylko czekam na ciebie, dobrze, żeby tą podstępę odtworzyć. Bo ona też jest ciekawa. I zobaczymy, jak to została zrobiona. Nie rozumiem tego achievementu też odnośnie ucieknij helikopterem bez artefaktów. No mi się wydaje, że po prostu trzeba go cały czas ogłuszać i nie zbierać tych artefaktów. Nie wiem, czy jest to wykonalne, czy jest to awykonalne. Ja próbowałem kiedyś na tą drabinę się wskoczyć. No tak, ale czego ogłuszałeś? Go. No. Tak, ogłuszałem go, wlazłem na drabinę, ale zanim ona wejdzie na tą drabinę, to on puszcza pociski. I się zapalasz. Więc trochę, no chyba, że ja po prostu coś nie umiem, no ale... Dlaczego ja ginę? Nie rozumiem. No bo nie wiem, no chyba coś... Musi zniknąć promień. No ale jest cały czas promień. Wszystkie maski to wsadziłam, jeszcze... jest promień. Boże. Nie rozbrajaj mnie. No nie, mówię poważnie. Jest promień. Wszystkie maski? Sprawdź dobrze. Ale Grzesiek, no przecież widzę, że są wszystkie maski. No to masz jakiegoś baga. Nie rozbrajaj mnie. No słuchajcie, no nie przejdę dalej tego. Wszystkie maski są wsadzone. Promień dalej jest. Ja pierdzielę, jaki shit. To weź jeszcze z loadu jeszcze raz to zrób. No tak, ale tylko jak muszę, to tak ja będzie, gdzie mam save'a? Słuchajcie, ja klucze nie wsadzam, ale gdzie są te klucze? Bo nie wiem. Jeden klucz. Gdzie? Gdzieś, no gdzieś tutaj właśnie na rozdrożu. No to ja nie wiem, o co im tu chodzi. Dlatego tak się zastanawiałam, czy tutaj jeszcze czegoś nie było. Ale na jakim rozdrożu? Ja wiem. No, a gdzie wsadzałeś ten klucz? No ja pamiętam, że... Ja ci nie powiem teraz, ja nie pamiętam. Wiem, że było coś takiego, że trzeba było dźwignię. Otworzyła mi się ta kratka. Dobra, i zaraz ważki wyszły. Okej, okay, widzę tam. I teraz obok był klucz. Dobra, jest klucz. No tutaj. A, to o to chodziło. Dlatego jest promień. A ja nie zauważyłam tego, słuchajcie. Ja nie wzięłam tego klucza. Dobra. To co, wskakujemy do kastenki? Tak. Znaczy, ja dopiero do tej dziury, a to już będzie kastenka? Tak, będzie kastenka. Dobra. Tylko poczekaj, bo jeszcze mam... Dobra.
Boże, w ogóle nie słyszę tych od... Przepraszam. Tak, jestem. Wiesz co, ale nie było słychać tych takich odgłosów. Miałaś je, słyszałaś je? No miałam, tylko że bardzo cichutko. Słyszałaś gdzieś, tak, ja nic, tak, kompletnie. 27 na 33 znajdźki, także słabiutko. 26 na 33. No, tak? Nie wiedziałem, że ja będę mieć... Boże, a ty patrz, a ty przecież w tym, tym labiryncie tak pięknie. Wiesz, że ta muza miała być w oryginale, wiem, ale ją wycięli. Tak. W oryginale trzeba było liczyć ilość strzałów oddanych z deserta, nie wiem, czy kojarzysz. Pamiętam. A tutaj nam tak ułatwili troszkę sprawę, nie? I no ale dobrze. No pasek ich pokazują. Mam coś tak głośno, tą muzyczkę. Padł do lamy, a po co? A ta muzyczka, no mega mi pasuje jednak do The Last Revelation, ale super, że no, fajny taki smaczek. Zauważyłam właśnie, że ci twórcy tutaj, panowie z Asper, to oni fajnie tutaj... To, co miało tak, być. Tak, to, co miało być w oryginale, wykorzystali. To cieszy. Tak, bardzo. Dobry pomysł, ja teraz zrobiłem, bo on mi tutaj wylezie. Nie, jest okej. Okay. Chociaż jak ja on słyszę, to ja wiesz co słyszę. Jest, ja po prostu, znaczy co widzę, może tak. Ja cały czas widzę, jak uciekam przed tym takim smutem. Tak. No nie chcę być inaczej. Mam to. Koniec. I kończyła się. Ja muszę pokazać, jak ta sala wyglądała. Proszę bardzo. Wyglądała całkiem ładnie. No ale też jest, trzeba przyznać, że bardzo ładnie to tak, zrobili. Tak, i zobacz tą łunę taką, bo tutaj tej łuny nie było. Ta łuna, która wydobywa się tutaj z tego dołu meteorytu. To chyba nie na tą drabinkę wchodzę, co trzeba. Jeszcze się męczę, ale już zaraz. A z czego waliłaś? Z deserta oczywiście. Tylko, bo ja z granatnika chcę tutaj, znaczy z bazuki próbuję. O, podpalił mnie, a ty. No za blisko też nie może być. No i będziemy mieli to, moi drodzy, nie? To były jakieś manki. No trzeba się stąd wydostać. No, ta piękna muzyka. Jeszcze tak z góry bym chciała pokazać, jak to wyglądało. Patrzcie, tak to wygląda teraz. Tak fajnie z tą lawą. Proszę bardzo.
A tak wyglądało. Też wyglądało naprawdę fajnie. Kocham tą nutkę, jak się wspinamy. Uwielbiam ją po prostu. Uwielbiam. Postrzelaj trochę z granatnika, albo z tego, na koniec. Albo z bazuki. No, bazukę chociażbym raz zastrzeliła. No. No ja go wykańczałem bazuką. No, zaczyna się. Akcja mojego syna. Wyzywanie do komputera Tycfelu. Czaisz bazę? No ale jak jest, no to coś bardzo. Jak gra, no. Coś nie daj jeszcze. Zbieram znajdźki. O, jeszcze jeden tam jest. Pacjent. To światełko jest, no to nadaje taką łunę, ja pierdziel. No ładnie, ładnie. A zbieram znajdźki. W ogóle najpierw nam pomagali, a teraz tak, nas, nie? Tak, a teraz no, bez sensu. Bo mamy artefakty, nie? Najpierw nas wykorzystać, a później porzucić. Nie wiesz, jak to jest? Właśnie. Idziemy? Czoło? O, tu jesteś jeszcze, panie. Czekaj, bo ja jeszcze bym chciał dwa, desert. To jeszcze może z tego, słuchajcie, troszkę powalczymy. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy tu będzie jeszcze jakiś pan? Nie. Chciałbym o, helikopter jak fajnie poleciał. O. Dobra, powiedz mi, kiedy mam podejść do kratki. Okej, jeszcze sobie tylko pokażę tutaj. Wam, o, jak to było. Proszę bardzo, helikopterek tam na nas czeka. Tak. Proszę bardzo. Dokładnie. Nie wiem, powiedz, co ja to zbieram, ale to chodzi dla statystyk. On sobie tutaj ląduje, patrzcie, i będzie na nas czekał. Widzieliście? Tak, kratka się otworzyła i czekam. Ja jeszcze słyszę jakieś tuptanie kroków. Ja muszę słyszę go zabić, bo... Tuptanie. Tup, 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 tup. I ja się tutaj chyba muszę... Nie, sranie. Jakieś tuptanie. O, tu, bo on wylazł z tego czego. Tak, z tego takiego pomieszczenia. Nie, to puste pomieszczenie. Właśnie mogli coś tu jeszcze zrobić. A, to już byś za dużo chciał. No czemu? Jeszcze tutaj w tych domkach na przykład. To trzeba mieć pretensje do oryginalnych twórców. Fajna kamera. Helikopter w ogniu. Jemy? Czekaj, czekaj. Bo mi się nie otwiera klatka. Czemu? No tak, bo on musi wylądować. No wylądował. Ty nie gadasz, że teraz mi kratka no nie weź. Chce. Ten. Nie, nie wiem. No on już wylądował. Ale ja mam kratkę zamkniętą do sełku. No to podejdź do tej kratki. No podchodzę. Nie! Kratka, żeby... Mi się kratka nie chce. Może nie zabiłeś wszystkich. A to jeszcze ktoś tu jest? Czekajcie, to może jeszcze ktoś tu jest, kogo ja chociaż tutaj nie ja nigdy ich nie zabijałam, nie wiem. No nie ma tu nikogo. Nie, no właśnie. Jezu, dlaczego my no, mamy takie rzeczy? Nie no, ja miałam dlatego, że nie ja włożyłam pomogłem, klucza. Pomóż. To nie był bug. To u mnie jest jakiś bug. On już wylądował, jak ja przyszedłem. A czekaj, może ja ten, może tutaj ten przycisk. Nie no, nacisnąłem ten przycisk, może niepotrzebnie nacisnąłem ten A możesz przebiec to nie zabijając gości? Po prostu, żeby on lądował jak ty jesteś, on leci. Bo on leciał jak ja tutaj byłam. No nie wiem, ta kratka mi się przed gałami otworzyła. A może da się przejść przez nią? Nie wytrzymię. Dlaczego? Ta gra po prostu nie chce nam pozwolić zakończyć. Chyba skończyć. Nie chce nam pozwolić. No my też cię bardzo kochamy, Laro, ale daj żyć. No chciałbym, bardzo tam chciałbym do tego helikopterka. No weź to zloaduj. Nie zabijaj ich. Jezus, nie, no a ja nie wiem, gdzie ja zapisałem, no weź, bo ja zapisuję proszę. Na... Czytaj, ja zapisuję na tym samym slocie. Nie, ja cały czas mam to samo. Czy ja nie zrobię tu nic?
No co ty? Nawet nie pokażę. No i tak musisz mi dać save'a, więc zrobimy, słuchajcie, cięcie. Ja pierdzielę, no dobrze. Bo nie mogę tego zakończyć. No po prostu świetnie, ale no... No nie zaraz mogę, no. Zaraz wrócimy. Sami, za chwilę będziemy. Mhm. Czekaj, granata pierdzielnęłem w to. Otworzyło no, się. No Boże, idziemy. Widziałaś, jak on ją zmierzył, tak. Jak ona wlazła tak, do tego, zmierzył. Tak. I że tak się uśmiechnął ona. Dokładnie. No sorry, ale... No i mamy oficjalne klasyki zakończone. Oczywiście przed nami jeszcze dodatki. Dajcie nam chwilę do tych dodatków. Chwilę sobie tak. Odetchniemy i weźmiemy się za nie. No ja... No i ten jeden All Hallows. Tylko, że tak, no ja... tylko jeszcze All Hallows. Tak, tak. No zawsze oceniamy customy, to jest oficjalne. Ja, dla mnie to jest 100 na 10 po prostu. No, tutaj nie ma co za bardzo co. Oceniać, powiem no. Ci. Nie. Bo to jest po prostu klasa sama w sobie. Tutaj po prostu, no bardzo ładnie zrobione, aczkolwiek zdarzały się jakieś tam, nie? Których ja nie przypominam sobie w klasyku. Jakieś takie mieliśmy Oj tam, dzisiaj gra bez bugów, to nie gra. Ja muszę wyłączyć, bo za głośna jest muzyczka. Tak, to ja też to czekaj, bo ja jadę. 60 gdzieś. Na 60. Ja jadę, czy ja mam All Hallows, tylko po prostu nie trzeba wszystkich. No chyba super. Jest jakiś limit. No bo jest, był, pamiętam, jeden nadprogramowy save jeden, ale tutaj on mam liczę jako 60 na 60. Tu poprawili to. Czyli, aha, no to czyli jest All Hallows. Czyli no mam, nie potrzebuję. Ale nie będę nie teraz zdradzać tego levelu, tylko ja wejdę do menu głównego. No, zapisałam. Nie, wiesz co, ja tylko tak zjechałem aha, na dół. No to dobrze. Trzeba zjechać. Katedra to się nazywa All Hallows. Ja nie wiedziałem nawet. Okej. No, jesteśmy. To zrobimy sobie w następnym odcinku. Tak jest. Zapraszamy tak, już dziś. Tak. No. I dziękujemy Wam, że byliście z nami w tej serii. Przed nami jeszcze same dobroci, czyli All Hallows. Jeszcze będą te dodatki. No i generalnie będziemy cały czas z Wami. Tak. Do pożygu. I to pięknym, jakże. Smacznym akcentem. Z zielonym akcentem. Żegnamy tak. Się. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sayer. And if you want you can watch the entire playlist from this series here. See you around.